Ewangelii Mateusza. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. To jest bardzo klarowna nauka Jezusa o małżeństwie. Tu idzie o wierność miłości, która jest dawaniem siebie. Zastanawia nas ta kwestia, jaką porusza Jezus, że nie wolno oddalać żony poza wypadkiem nierządu. Pan Jezus zakazuje małżonkom rozchodzić się poza wypadkiem nierządu. Co to znaczy? Otóż Kościół od czasów apostolskich wyjaśnia, że chodzi tu o takie związki, kiedy mężczyzna i kobieta żyją na sposób małżeństwa, ale formalnie małżonkami nie są. W takim związku nieformalnym była na przykład Samarytanka, której Pan Jezus powiedział: ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Jezus tylko w odniesieniu do takich związków dopuszcza, a nawet zaleca rozejście się. Warto przypomnieć, że ta nauka Pana Jezusa powtarzana jest w pismach apostołów. Paweł do Koryntian zaznacza: tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuje nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną, albo niech się pojedna ze swym mężem. Małżonek również niech nie oddala się od swojej żony. Podobnie w liście do Rzymian. Kobieta zamężna ma na mocy prawa, związana jest ze swym mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od prawa, tak iż nie jest cudzołożnicą, mieszkając z innym mężczyzną. Maryi powierzamy nasze rodziny, powierzamy relacje małżeńskie. Prośmy za tych, co są katolikami, a żyją w związkach niesakramentalnych. O zrozumienie odpowiedzialności za miłość, o zrozumienie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Maryjo, Panno zawsze czysta, prosimy w różańcu, pomagaj nam żyć w czystości serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.